Dzień dobry moi drodzy, rozpoczynamy cotygodniowy przegląd ofert w sklepie, dlatego jeśli jesteście zaciekawieni, co ja wam mogę polecić, co wam mogę odradzić, to jak najbardziej zachęcam do oglądania tego filmiku. Także po tym krótkim, malutkim wstępie zaczynamy. Pierwszą ofertą, jaka jest na liście, jest to obiekt 268 wersja czwarta, taki potocznie zwany dzik. Za 260 zł. I zapytacie, czy 260 zł to jest cena, którą warto zapłacić za ten czołg. I okej, można się troszkę zastanowić, bo cena nie jest mała, ogólnie za, wiecie, wirtualne coś, czego tak naprawdę nie ma, ale wydaje mi się, że legendarny grzyb powinien was przekonać, oczywiście żartuję. Dostajemy w tej cenie 5 tajemniczych pudełek, dodatkowo jeszcze rozkaz, w którym mamy 3 mega pojemniki. 3 mega pojemniki to jest, powiedzmy, taka wartość rynkowa jednego pojemnika, to jest coś koło 9 zł na Wargaming Game Center. Tak samo te tajemnicze pudełka, więc delikatnie możemy tutaj odjąć tę cenę, powiedzmy. No i sam obiekt 268 wersja czwarta, jak najbardziej czołg fantastyczny, czołg mega pancerny, czołg, który zniesie naprawdę dużo. Jest to Tedek, wydaje mi się, że dla każdego czołg naprawdę fantastyczny, nie trzeba się nim kontować, wystarczy jechać prosto, właściwie to nie wskazane jest w ogóle kontowanie, tylko jechanie przed siebie i delikatne tam ruszanie się na boki. Jedyną wadą może być niecelne działo, więc no i trochę niski damage na hekach. Jeśli chodzi o kolejną ofertę, no to tutaj za 175 zł mamy do dyspozycji 15 tysięcy golda kociołek obfitości, który jest po prostu kamuflażem, jakby kamuflażem, dodatkiem znaczy. I dodatkowo 15 czarnych skrzynek. Czarne skrzynki, jak to czarne skrzynki, tego wam nie polecę. Chyba lepiej kupić po prostu ofertę taką wyskakującą 16 tysięcy golda, ona tam wychodzi taniej, a no z tych czarnych skrzynek i tak tam wam nic nie wypadnie, dlatego no raczej nie warto tutaj iść w to. Jeśli chodzi o tego Alt Proto AMX-a, to tutaj te skrzynki są naprawdę potwornie drogie i nie uważam, żeby ten czołg był warty tej swojej ceny. Słuchajcie, tego AMX-a Alt Proto da się przebić w jarzmo, strzelając z golda, z penetracją bodajże powyżej 230, także nie wiem, czy ten czołg ma aż tyle do zaoferowania, żeby wydawać na niego pieniążki, szczególnie otwierając skrzynki, gdzie tam no, nie mamy pewności, że on nam wypadnie. Chyba że są charmsy, ale to i tak trzeba wydać potworną ilość pieniążków, jeśli chodzi o czołg 8 tieru, przypominam. Więc to odradzam, nawet chyba jednej skrzynki, no, ja na niego nie odpoczyłem ani jednej skrzynki. Doskonały wybór, który nie jest doskonały, tajemniczy ATS 2000 golda za 100 zł. Kupujecie za 100 zł, macie 2000 golda i czołg pewnie 5 tieru, bo ATS ci takie wypadają, więc odradzam. Tak, przechodząc dalej, mamy całkiem fajną ofertę za 7500 golda. Słuchajcie, mamy tutaj 3 maszyny, z których Chieftain jest grywalny, T2020 jest całkiem grywalny, Lorca jest bardzo specyficznym czołgiem, jak już widzieliście pewnie po ostatnim filmiku właśnie z Lorcą. Ale za 7500 golda, kurczę, tutaj się nasuwa taka myśl, że no, szkoda tego nie wziąć, wiecie, to są 3 czołgi 8 tieru. Nawet jeśli one by nie były jakieś tam cudowne, bo naprawdę da się nimi zarobić, a za 7500 golda to jest naprawdę fajny deal. Nawet jeśli tutaj zagramy tym samym Chieftainem i T2020, bo to są maszyny całkiem solidne, no Lorca jest trudna w grze. Te dwa czołgi już są troszkę prostsze, takie bardziej liniowe, powiedzmy. Lorca wymaga już troszkę jednak doświadczenia, myślenia takiego strategicznego, no orientacji ogólnie w naszej grze, więc bardzo fajna oferta, naprawdę bardzo fajna. Jeśli chodzi o kolejną ofertę, w ogóle mamy masę ofert. Tutaj kolejna świetna oferta za 70 zł, bądź też za 5500 golda. 5500 golda mamy niemieckiego bulldoga i tutaj tak, rozmawiałem o tym niemieckim bulldogu na strumyku. Na strumyku powiedziałem, że ten czołg wcale nie jest w tych realiach już aż tak dobry, jak był kiedyś, bo ten czołg kiedyś był fantastyczny. Przypominam, on ma świetne haeki z penetracją ponad 100 bodajże,
więc naprawdę da się nimi łupać sporo uszkodzeń, ale no już w tych czasach są czołgi lepsze i wcale nie gra się nim aż tak prosto, więc tak, ale za 5500 golda dodatkowo dostajemy dwa pojemniki, zbierz się wszystkie, 30 dni konta premium, legendarny kamuflaż, 25 gwiazdek, ale spet tylko na ten czołg, więc warto to wspomnieć, zauważyć. Jakiś tam awatar, zatruta róża, dodatkowo atest 25% na zbadaniu 8 tieru, oczywiście komory, miejsce w garażu. To jest deal jak najbardziej, czołg całkiem nieźle zarabia. Jest to czołg lekki, więc na pewno nie dla każdego. Jeśli jesteście doświadczonym graczem, to jak najbardziej, jeśli nie, no to raczej wam odradzę. Zresztą popróbujcie sobie pograć jakimś na przykład Ru, to jest taka powiedzmy darmowa wersja tego niemieckiego bulldoga. Jeśli Ru wam będzie się grało dobrze, ogólnie takim papierowym, szybkim lightem, to możecie wtedy zerknąć na tę ofertę. Ale ogólnie jeśli chcecie mieć po prostu czołg lekki premium za 5500 gold, to jest jak za darmo, naprawdę. Kolejną ofertą jest oferta za 30 zł, w której skład wchodzą czarne skrzynki, właściwie 3 sztuki, pojemniki personalizacji 6 sztuk i 3000 golda. I to jest naprawdę fair oferta, wydaje mi się, kurczę. Z tych czarnych skrzynek wypadnie nam, powiedzmy, 3 golda. Więc będziemy mieli z 3300 golda, dodatkowo tam jakieś pojemniki personalizacji, z których wypadają jakieś tła profilowe i takie tam najczęściej w sumie awatary. Czy warto? No jeśli chcecie po prostu na trasowego golda, wydaje mi się, że całkiem niezła jest ta oferta. Tak, samego obiekta 268 wersja czwarta można jeszcze kupić za 2000 chciałoby się, 27500 golda. Jest ta cena duża, naprawdę duża, ale wydaje mi się, że jak za ten czołg naprawdę warto. Dostajemy 5 tajemniczych skrzynek, tak jak w tamtym przypadku, i tak samo 3 mega pojemniki, tylko tutaj jeszcze tym razem mamy legendarny kamuflaż Chronos, który też jest warty tam bodajże 4500 golda albo coś takiego, bo te kama są bardzo drogie, więc to jak najbardziej wam polecam. Jeśli chodzi o Badgera, to jeśli widzieliście filmik o Badgerze mój, a jeśli nie widzieliście, to zachęcam. Badger jest świetnym pojazdem, tylko ja mam tutaj taki jeden problem, jeśli chodzi o Badgera. Bo Badger jest bardzo fajny, ale jest strasznie nużący według mnie. Także zagracie nim kilka bitew, znudzi wam się i to jest jego chyba główny problem. Bo ogólnie czołg jest fantastyczny, mi się nim super gra, naprawdę. Jeśli schowacie dolną płytę, to mało co jest was w stanie ruszyć, to może jakieś Hori. A tutaj w tej ofercie ze skrzynką mamy 20% szans na wypadnięcie czołgu, bądź też no albo czołg, albo 6500 golda. Nie jest to wcale aż tak zła oferta, jeśli to no, znajdziecie na jakiejś promocji na innych launcherach. Możecie popatrzeć. Można też kupić sam czołg bezpośrednio za 200 zł, bądź też 20000 golda. Ale ja chyba już bym wolał dopłacić te 7500 golda i kupić dzika, no dzik raczej bardziej odda, powiedzmy sobie szczerze. O tym podwójnym uderzeniu już mówiłem, teraz tylko wspomnę, że no teoretycznie tej oferty, no nawet nie teoretycznie, praktycznie też jej nie polecam i nie powinniście jej kupować, są to czołgi, no na przykład no ten Patton to już w ogóle to nie ma o czym mówić. Jeśli to chodzi o te oferty, których jeszcze tutaj nie było, to za 30 zł możemy sobie kupić takie 3 dwójki. To są to czołgi takie bardzo nostalgiczne. Dodatkowo mamy jeszcze amerykański pojemnik. Dodatkowo mamy jeszcze rozkaz, z którym jest tajemnicze pudełko, więc całkiem naprawdę niezłe. No a same czołgi, umówmy sobie, szczerze, że są na sprzedanie tak naprawdę, a dostaniemy za nie 1300, 2050 golda, więc to też jest całkiem fajna opcja. 2050 golda za te 30 zł, dodatkowo dwa pojemniki. No, tam było 33000 golda, o to już się bardziej opłaca w sumie. No powiedzmy sobie szczerze, kto gra dwójkami, żeby sobie powiedzieć, to jest troszkę głupie. Tak, brytyjska inwazja, 3 skrzynki ok, więcej już raczej nie, ponieważ skrzynki są jak zwykle drogie. Zaprawieni w boju są to dwa pojazdy FO-201 A45, no i jeszcze Cromwell B. I oba pojazdy są fantastyczne, więc jeśli chcecie mieć super czołgi na 7 i 6 tierze, to jak najbardziej polecam zakup tej oferty pojedynczo, bądź też właśnie razem. Tutaj te dwa czołgi naprawdę oddają. FV to jest taki mobilniejszy Black Prince ze słabszym pancerzem, ale ma fantastyczny DPM.
Więc tutaj fajna opcja, a Cromwell Berlin, jak to Cromwell Berlin, zwykły Cromwell drzewkowy jest super pojazdem, a ten jest jeszcze lepszy, bo jest premką. Więc tak, jeśli chodzi jeszcze o jakieś pojazdy, zostało nam coś jeszcze do omówienia. PZ5x4 za 2000 golda, jak najbardziej można kupić. Ten FV za 4000 golda również, Cromwell za 3500 troszkę drogo. Już raczej bym wolał kupić to, ale okej, jeszcze jako tako ujdzie. Tak jak z tą WZ-tą wspominałem, to WZ-tę można kupić, te jego Patona już raczej nie polecę. Progetto, także macie ostatnią szansę na kupienie Progetto. Jeśli chcecie mieć fantastycznego meda, to tutaj 23 godziny zostały, więc warto się w sumie zastanowić, czy chcecie jednak ten pojazd, czy nie chcecie, bo jednak to jest jedna z ostatnich szans tak naprawdę, no bo one rzadko jednak wychodzą, te czołgi. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o sklep. I tak nam wyszło ponad 10, właściwie to 11 minut już teraz materiału. Więc zachęcam was bardzo serdecznie do dołączenia do Discorda, link macie do niego w opisie. Tak, zachęcam też do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, no i jeszcze udostępnijcie to gdzieś, jeśli możecie, żeby nasza rodzinka blitzowa rosła. A ja wam dziękuję w tym momencie za oglądanie, życzę też miłego dnia, bądź też wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. Na razie, cześć.